Szanowni Państwo, czas na werdykt w dziedzinie prozy. Były cztery jurorki. Pani Katarzyna Szewczyk-Hake, doktor habilitowany z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pani Ewa Bartos, doktor z Uniwersytetu Śląskiego. Pani doktor Małgorzata Peroń z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i pani Katarzyna Trzeciak z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jurorek nie ma dzisiaj z nami, więc pozwolę sobie odczytać werdykt. Wyróżnienie otrzymała pani Marta Kozłowska za powieść Bee-Bomb. Oto laudacja napisana przez jurorki. Ja tylko odczytuję. Bee-Bomb to powieść Marty Kozłowskiej, którą z przekonaniem uznaliśmy za godną wyróżnienia. Autorka nawiązuje w niej do tradycji antywojennej satyry, aktualizując ją zagadnieniami o istotnym znaczeniu dla dzisiejszej wyobraźni społecznej. Nienośność tematu podnosi rangę fikcji, ale właśnie literackie możliwości pisarki. Pokazują one złożoność i rzeczywistość znanych skądinąd zagadnień. Autorka stawia sobie i czytelnikom pytanie o miejsce sakrum we współczesnym świecie. Nie udziela na nie prostej odpowiedzi. Pyta o to, co dzieje się w momencie, w którym klasyczne rozpoznanie Eliadego, uznającego jednostkę za homo religiosus, przestaje mieć rację bytu. Marta Kozłowska wie, że natura nie znosi pustki, dlatego też z ironią przygląda się temu, jak ludzie radzą sobie z nową sytuacją egzystencjalną. Bee-Bomb to także powieść o rozpadzie tożsamości i próbach jej ponownego wykreowania z tego, co oferuje współczesność, a raczej tylko jej skarlałe, zanurzone w mass mediach niskie formy. To świat czytany na opak, w którym bohaterstwo zastępuje śmieszność, wiarę i tradycję wypierają stereotypy, a celowość i sensowność działań znika w morzu absurdalnych zachowań. Wykreowana przez autorkę przestrzeń fabularna zaskakuje czytelnika nie tylko konkretnością i bogactwem szczegółów, ale także otwieraniem jej na światy fantastyczne. Jest w nich miejsce na groteskę, czarny humor i grę z konwencjami baśni. Złożone sylwetki opisywanych bohaterów sprawiają, że odbiorca może przyglądać się różnym formom wyobraźni religijnej. Przemyślana kompozycja, brak patosu, a przede wszystkim lekki, wręcz kuglarski język uwodzi czytelnika. Bee-Bomb to powieść intelektualnie odważna o wyrazistym przekazie. Serdeczne gratulacje. Debiutowałam 2 lata temu książką Stopa od nogi, która się ukazała nakładem wydawnictwa WAB. No i cóż, mówi się, że to debiut jest najtrudniejszy. Okazuje się, że jednak ciężej w moim przypadku w każdym razie było przebić się z tą drugą książką. Także w momencie, kiedy już straciłam nadzieję, że ona trafi do szerszej grupy odbiorców i właściwie poddałam się, przestałam wysyłać propozycje wydawnicze do wydawnictw, no to pojawiła się tutaj właśnie możliwość wzięcia udziału w konkursie i ogromne moje zaskoczenie, że ktoś tę książkę, tak jak mówiłam wcześniej, uważaną za dziwaka, jednak ktoś ją nie tylko zauważył, ale i docenił. Przeczytam fragment, w którym spotykamy jednego z głównych bohaterów, szeregowego Sebę,
podczas pierwszego patrolu. Czy się bał? A jak? Bał się czymś zarazić? Bał się czymś zatruć? Bał się, że go zawieje? Bał się, że od kogoś zarobi? Albo że go okradną? Standard. Lęki podręczne, które przywiózł z Kwikowa i nigdy się z nim nie rozstawał. Jak Pietka Rybkin z inhalatorem. Przed wyjazdem spełnili z chłopakami czarę dzielności, ale nie podziałało. Pogrywanie w głowie piosenki z filmu Rocky też. I nie dziwota. Na każdego żołnierza w patrolu, prócz 3 granatów, 12 magazynków 30-nabojowych, długiej broni, 3 butelek wody i prywatnych niepokojów, przypadało coś ekstra. Strach przez naprawdę duże sy. Przez sy cholernie duże. Strach, którego nośnikiem wpojonym na kursach i szkoleniach było słowo terrorysty. Krótkie, a bezdenne. Mieszczący w sobie sumę wszystkich chyba strachów świata. Terrorysty. Czego tam nie było. Dyszący nocą las. Czarne domy, czarne pokoje, trumny, nietrumny, piwnice bez powietrza. Przypiekanie żywcem, obrzynanie głowy, skórowanie, wydłubywanie oka. Diableje, duchy, wilkołaki, nawiedzony dom wariatów, rak, toczeń, UFO. Za bramą czekał ścisły czarnogłowy tłum. Żołnierze z czoła patrolu musieli megafonem oddać w powietrze kilka kwiknięć wieprzka, by ciżba się rozstąpiła. Odjechali hen-hen pustynią w stronę szosy wiodącej do pobliskiego miasta, nim udało się zgubić czepiające się zderzaków i kół bose dzieciaki. Terrorysty. Pod bazą niby nieszkodliwe, nawet sympatyczne, ale to wiadomo. Nie darmo ludziska mawiają, pies głaskany na drodze pokąsa w swojej zagrodzie. Wdychał drogę. Śmierdziało jak między palcami. Momentami zawiewało też paleniem byle czego jak u kumpla, co przeprowadził się do miasta, robił grilla na balkonie i zabrakło mu podpałki. Ile śmiechu było wtedy, jakie jaja. Nie to co dziś. Kamizelka kuloodporna ciążyła sobie na żołądku. Pod hełmem panował nieznośny ukrop. Nie umiał siedzieć tyłem, więc dali go na wieżyczkę PK. Ciągle uderzał się karabinem w sygnet, a jeszcze stale musiał robić wszystkim zdjęcia, że niby z góry najlepiej wychodzą. Seba, zrób mi z granatem. Seba, zrób mi z taśmami jak Rambo. Seba, zrób mi z tym, zrób mi z tamtym. I tak kurna w kółko. Gdy dojechali do szosy, okazało się, że cała prowincja, ba, cały region jest nieprzejezdny. Żołnierze z czarnymi opaskami MP informowali nowo przybyłych, że tutejszy system dróg nie dorósł do miana mapy logistycznej. Załamując się pod naporem zapału sił koalicyjnych. Innymi słowy, skomplikowany łańcuch dostaw, niekończący się przerzut ludzi, sprzętu, towarów, usług oraz informacji z bazy do bazy i tak dalej, zaowocował jednym wielkim korkiem. Nim patrol Seby wbił się na rozdzielający jezdnię pas zieleni i wolno potoczył w stronę miasta, minęło wiele, wiele papierosów. Książka jest opowieścią o bardzo niezwykłym spotkaniu, spotkaniu kultur. Spotkaniu znanym szerzej jako interwencje państw zachodnich w krajach muzułmańskich, w Iraku, w Afganistanie. O pewnych niedorzecznościach, które z tego spotkania wynikają. A wynikają dlatego, że poszczególne kultury po prostu siebie nawzajem nie czytają. I kiedy mówimy tutaj o tym nieczytaniu się nawzajem, albo nawet czytaniu, to na pewno bez zrozumienia. Ta książka opowiada też, czy jest rodzajem refleksji nad odchodzeniem wielkich mitologii, wielkich narracji, które w ogromnym stopniu przecież kształtowały nasze bycie w świecie, czy to na poziomie jednostki, czy na poziomie społeczeństw. Swą wiedzę o świecie arabskim Seba budował w oparciu o filmy rysunkowe pod tytułem Przygody Sindbada Żeglarza oraz Ali Baba i 40 rozbójników, które co roku lecą w święta. Nic się nie sprawdziło. Tuziemcy nie nosili się kolorowo jak witraże, żadnych pumpów jedwabnych serdaków. Ani jeden nie miał butów w kształcie szpona, turbanu ze złotą broszką czy spiczastej czapy ludka ze słonych paluszków. Teraz, gdy wjechali do miasta, potwierdziło się, że telewizja kłamie. Aksamitne poduchy, dywany, złoto, klejnoty, fontanny, lampy Alladyna, dobre sobie.
Nic z tego, miasto nie było bajkowe, a raczej samochodowe. Jeśli auta mają życie pozagrobowe, no to tak właśnie wygląda ich czyściec. Kraina w pół drogi między złomem a salonem. Kraina setek tysięcy zdyzelowanych aut, ale nie przypadków beznadziejnych. Popracujemy nad gaźnikiem, to jeszcze pojeździ. Każdy bez wyjątku tutejszy budynek miał coś z garażu, warsztatu, złodziejskiej dziupli, stacji diagnostycznej czy innej myjni. Jeden wielki autoserwis u Briana w Szczurzynie. I ten zapach ropy. Kurna, gdzie człowiek nosem nie ruszy? Ropa. Co jeszcze? Setki tablic informacyjnych i reklam. Seba nie znał języka obcego, ale w ciemno strzelał, co na nich stało. Ciekawe, jak to będzie tuning albo serwis ogumienia po ichniemu. Albo ludek Michelena. Chciał podpytać tłumacza, ale tłumacz tłumaczył właśnie, że nie widać ludzi, bo wszyscy czatują pod bazą. Co było robić? Rozrzucili, co mieli do rozdania, gestem szerokim, jak przy obsiewaniu pola. Prowiant, ulotki handlowe, gazetki reklamowe, stare leki, przeterminowane podręczniki, niemodne ciuchy i fałszywe gazety, używane przybory toaletowe, karnety na lodowisko, zapalniczki, kufle, zegarki oraz inne gadżety z herbem misji, z białą i czarną dłonią, wymieniającymi uścisk ponad podziałami. Zadanie demonstrowania obecności sił koalicji w paradach kołowych, pozyskiwania serc i umysłów miejscowej ludności trzeba było odłożyć na kiedy indziej. Rozpuszczanie plotki o odrodzeniu kultury arabskiej pod wpływem kontaktów ze światem zachodnim również. Nawet gdybym chciała w jakimś stopniu odwzorować rzeczywistość, która stała się moim udziałem, ponieważ uczestniczyłam w misjach w Iraku, w Afganistanie, no to takie pełne odwzorowanie jest w zasadzie niemożliwe i ono jest, tak się zastanawiałam, że chyba spowodowane jakimś rodzajem mojego defektu. Nie wiem, czy to na poziomie percepcji, czy na poziomie takiego filtra, przez który przechodzi to, co odbieramy ze świata. No fakt jest taki, że nawet najprostszą sytuację, która mnie spotyka chwilę wcześniej, kiedy ją opowiadam, to widzę, jak bardzo ona jest pozmieniana już. Także ja po prostu nie umiem odwzorować rzeczywistości. Inna rzecz, że to, co mi się najbardziej podoba w literaturze, to brak dosłowności. Ja nie lubię literatury, która jest no właśnie czymś takim jeden do jednego. Natomiast jeśli Bibomb coś dokumentuje, to taką slapstickową naturę rzeczywistości.